Dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie w niedzielę. Witamy w niedzielny wieczorek, wakacyjny wieczorek. A nasze spotkanie dziś będzie się skupiało na bojowych aspektach przeglądu ekonomicznego z kanału Kremlinka i militarno-geopolitycznych aspektach z kanału Kapitan Lisowski, bo jest to spotkanie tych dwóch kanałów, jak zwykle dla Was i jak zwykle po to, żebyście mieli lepszy przegląd sytuacji w tych aspektach, które poruszyłem. A jeśli się będzie Wam podobało, to pamiętajcie, że Wasze lajki mają dla nas bardzo duże znaczenie, Wasze udostępnienia, subskrybowanie naszych kanałów, czyli Kremlinka Show i Kapitan Lisowski i Wasze wsparcie. Wszystkim tym, którzy nas wspierają, każdy z kanałów bardzo serdecznie dziękujemy. Tym, którzy doceniają nas dodatkowo w różny inny sposób, opisany na naszych kanałach, też bardzo dziękujemy. A tych, którzy tego jeszcze nie robią, zapewniamy, że stale poprawiamy nasz warsztat, chcemy robić coś więcej, lepiej i namawiać Was do współpracy z nami. Czy powiedziałem wszystko, Pawle? Tak, powiedziałeś wszystko. Mamy 10 punktów przed nami. Zaczynamy, słuchajcie, chyba od tego, co Maciek, przynajmniej dla mnie, bardzo ciekawego przygotował, czyli pomoc amerykańska, dosyć duża. Tak naprawdę z kilku pakietów, która płynie, ma płynąć. Maciek powie, jak to wygląda, a ja zadam kilka pytań, bo tutaj są różne głosy z Ukrainy, które dochodzą, że jeszcze tej pomocy chyba nie ma aż tak dużo, co Amerykanie deklarują. Więc zacznijmy od tego, że te pakiety pomocowe, jak wystartowały z chwilą, kiedy dogadał się Kongres amerykański, część z nich, ta taka najbardziej niezbędna wręcz do tego, żeby front utrzymać wtedy, ona od razu, jak najszybciej trafiła. Potem pamiętajmy o tej czeskiej inicjatywie amunicyjnej tak zwanej, do niej dołączyła jeszcze potem estońska i to wszystko zaczęło napływać. Tak naprawdę w czerwcu dostawy dla ukraińskich sił zbrojnych zaczęły wyglądać, powiedziałbym, racjonalnie już. I to było widać w rozszerzeniu zakresu działań, jakie prowadziły siły ukraińskie, przede wszystkim jeśli chodzi o to bombardowanie i oddziaływanie na zaplecze i głębokie zaplecze rosyjskie oraz paraliżowanie wielu działań ofensywnych dzięki wyprzedzającym uderzeniom ukraińskiej artylerii. Nie byłoby to możliwe bez dostaw tego sprzętu, ale o czym jest też troszeczkę później, więc to jest taki lekki spoilerek. Ukraina zdecydowanie zwiększa liczebność w chwili obecnej swoich sił zbrojnych i dla tych nowych jednostek, dla uzupełnień potrzeba więcej sprzętu. Jednocześnie jest to warunek tego, aby mieć zdolności ofensywne, gdyby się mieli do nich znowu przymierzyć. To takie szybkie niestety nie będzie i dla tych jednostek trzeba sprzętu. Więc głosy o tym, że dobrze by było, gdyby było go więcej, były, są i zawsze na Ukrainie będą. Nikt nigdy nie powie, że ma już wystarczająco dużo wszystkiego, jeśli się broni, a musi odzyskać utracony teren, bo niestety tak w takiej sytuacji jest Ukraina. Natomiast to, co teraz wpada, to jest no, w końcu znowu takie wielkie pakiety. Pakiet wart 2,3 miliarda dolarów i trafią tam zapasy przede wszystkim amunicji artyleryjskiej oraz rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot i NASAMS. Z kolei pamiętajmy, świeżo była dogadywana kwestia i została dogadana, sygnalizowaliśmy to chyba nawet tydzień temu, i jest pakiet 40 miliardów euro na pomoc wojskową dla Kijowa w przyszłym roku od NATO, więc też bardzo konkretna deklaracja, to jest wartość przewyższająca budżet Ukrainy jako taki i to pokazuje, że będzie miał większą szansę minister finansów Ukrainy na równoważenie budżetu, niedoborów budżetu spowodowanych wyrwą w gospodarce w postaci utraconego terenu, zniszczonego przemysłu, elektrowni i tym podobnych rzeczy, infrastruktury. Będzie mu łatwiej, więc perspektywa finansowa rządu Ukrainy na rok do przodu, jeśli uwzględnić, że dogadają się z instytucjami, które mają obligacje ukraińskie, których karencja została wydłużona o 2 lata, a właśnie się w lipcu to kończy i muszą się dogadać znowu o to, żeby przesunąć okres wykupu lub negocjować umorzenie, a tam jest teraz ruch pomiędzy 23% umorzenia a 60%. Takie są rozmowy pomiędzy Ukrainą a tymi instytucjami prywatnymi, zaznaczam.
to będzie miało spore znaczenie i myślę, że te instytucje prywatne, o czym ty pewnie dopowiesz jeszcze więcej, przyglądają się intensywnie temu, co się dzieje w ramach wyborów we Francji, Wielkiej Brytanii, no i patrzą na kampanię wyborczą w Stanach. Zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ, ale na pewno związek tych zjawisk istnieje. Natomiast takie 40 miliardów zapewnione to jest bardzo ważna rzecz. Rzeczniczka Białego Domu, Karina Jean-Pierre, poinformowała, że w pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy znalazły się przede wszystkim pociski rakietowe do HIMARS-ów różnych zasięgów, pamiętajmy. Pociski do haubic i armatohaubic, kaliber 155 i 105, wszystkie one w bieżącym użyciu i te 105, wielokrotnie o tym mówiliśmy, one wypełniały lukę tam, gdzie 155, bo to jest 105 jeszcze było i pomimo, że stare, holowane najczęściej, to jednak naprawdę spełniły swoją robotę. Oraz jeszcze amunicja moździerzowa. Na liście znajdują się też pociski do systemów obrony powietrznej Hawk, czyli stara technologia, z której sporo właśnie Hiszpanie i Amerykanie też dostarczyli te rakiety. Nie najmłodsze, nie najświeższe, jednak też się dalej dobrze sprawdzają i wyczyszczone są praktycznie w tych krajach natowskich wszystkie zasoby tych pocisków, ale jeszcze takie kraje jak Tajwan i trochę krajów Ameryki Południowej ich posiada, więc trwa proces, jeśli to jest możliwe, wyciągania ich stamtąd i przerzucania na Ukrainę, bo to są w porównaniu ze współczesnymi pociskami mało wymagające, jeśli chodzi o kulturę techniczną i warunki polowe, pociski i wyrzutnie, więc one jak najbardziej, można je skrycie przemieścić znacznie łatwiej niż te nowoczesne zestawy i one potrafią robić swoją robotę. Oprócz tego dużo systemów przeciwpancernych amerykańskich, czyli TOW, Javelin i granatników AT-4, czyli dalej Amerykanie uważają, że ten rosyjski pancerz, którego co do zasady w porównaniu z armiami zachodnimi jest sporo, wymaga tego, aby mieć odpowiednią ilość odpowiednich narzędzi do jego zwalczania. A dostawy uzbrojenia tym razem będą realizowane prosto z zapasów sił zbrojnych USA, czyli praktycznie nie będzie trzeba oczekiwać. To będzie szybkie przerzucanie tego sprzętu. A z kolei pociski do systemów Patriot i NASAMS zostaną zakupione w ramach trybu przyspieszonego, o czym poinformowani zostali wszyscy klienci pocisków Patriot i pocisków AMRAAM 120 różnych wersji, że zostaną przesunięci w kolejce, bo priorytetem jest w tym momencie zaopatrywanie Ukrainy. I tu jest od razu jeden wniosek. To by znaczyło, że zapasy, jakie znajdują się u użytkowników, zeszły do poziomu, powiedzmy, pierwszego co najmniej alarmu, aby nie schodzić poniżej. I w tym momencie już będzie wchodziło wszystko to, co będzie z bieżącej produkcji. Widzieliśmy takie rzeczy przedtem u Rosjan, jeżeli chodzi o pociski kierowane i manewrujące rakiety, że tu już bieżąca produkcja, bo już zapasy się skończyły, tylko że u nich te zapasy były wydrenowane w stopniu takim, że została już tylko niezbędna rezerwa strategiczna. Natomiast tu na zachodzie na pewno któryś poziom alarmu, że tak powiem, ilościowego został osiągnięty. Dokładnie nie wiemy, który, ale jest preferencja na to, żeby w tym momencie 3/4 z produkcji bieżącej kierować na potrzeby konfliktu na Ukrainie i do państw, które bezpośrednio sąsiadują z Rosją. A 25% ma stanowić źródło odtwarzania zasobów amerykańskich. Mhm. Takie są z tego wnioski. Tak, czyli bieżąca produkcja w tym momencie trafia na Ukrainę, jeżeli chodzi o pociski Patriot. Zełenski powiedział, że nie wiadomo, czy to prawda, no ale jest taka zapowiedź, że potrzeby ukraińskiej armii określa jako 14 brygad, które potrzebują uzupełnienia, jeżeli chodzi o uzbrojenie. Jak gdyby nie definiując, mówiąc, że one są zdekompletowane, to daje, jeżeli dobrze liczę, 80-90 tysięcy. A więc cały czas tutaj potrzeby ukraińskie są dosyć duże. Trafia to uzbrojenie amerykańskie, trafia to uzbrojenie czeskie, chociaż te większe dostawy, no cały czas w sumie czekamy na lipiec, który się rozpoczął,
kiedy zarówno mamy mieć następny ten pakiet czeski, jak i właśnie ten pakiet amerykański. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o wojska ukraińskie, no tutaj narzekają, że tego uzbrojenia jest cały czas za mało. Ale żebyśmy byli też sprawiedliwi, to Rosjanie jeszcze bardziej narzekają, jeżeli chodzi o uzupełnienia. A więc no to tak wygląda, że obie strony, tu zawsze będzie za mało, jeżeli chodzi o uzbrojenie. Zawsze będzie takie poczucie i korespondentów wojskowych, którzy są blisko tych żołnierzy, czy żołnierzy, także za cały czas jest jak gdyby za mało. No chyba, że faktycznie nagle, nie wiem, coś by się zmieniło na Zachodzie i ta produkcja byłaby po prostu masowa. No bo tu po stronie rosyjskiej nie ma co liczyć, że zostanie zwiększona, raczej, że zostanie zmniejszona ze względu na zmniejszanie się tych stanów magazynowych, tak? A więc jedyna szansa jest to po tej stronie zachodniej, że coś udałoby się w przyszłości zwiększyć. Tutaj trzeba przypomnieć, że jak ostatnio robiłem taką wyliczankę, ile sprzętu, jakiego rodzaju właśnie zmierza na Ukrainę, a częściowo już było, to był to sprzęt dla około 6 brygad. Mhm. Więc dla połowy tego prawie, o czym ty wspomniałeś, że Zełenski powiedział, jakieś 14 brygad potrzebują wyekwipować, aby to były brygady ciężkie, zaznaczam, czyli zmechanizowane, to taki sprzęt zmierza. W chwili obecnej, jeżeli do tego dojdą dalsze donacje w postaci zapowiedzianej produkcji BWP przez Skandynawów. Chodzi o BWP klasy CV90 w odmianie tam chyba z 30-milimetrową. Tak, i te starsze armatką. Jeszcze nie przekazali. Tak, to będzie tego dla kolejnych brygad. Więc uważam, że do końca roku w postaci przygotowanych do realizacji, nie mówię, że dostarczonych, ale przygotowanych do realizacji pakietów, które pozwolą uzbroić i wyposażyć. Pozostałe, liczmy, bo tam jeszcze były lżejsze sprzęty dla co najmniej 2 do 3 brygad, na przykład chodzi o pojazdy typu Senator, firmy Senator, które będą produkowane też w Europie, różnego rodzaju lekkie pojazdy kołowe, ale opancerzone, z uzbrojeniem, które pozwala im walczyć z rosyjską piechotą, wyposażoną w bojowe wozy piechoty i BTR-y, jak najbardziej, to w zapowiedziach, w przygotowanych pakietach da się do końca roku dogadać i przygotować. Realnie dostawy tego uważam, że najwcześniej mogą się do końca zrealizować w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ale to jest zasób sprzętu, który jest naprawdę niebagatelny. Więc Ukraińcy narzekać na to będą, zawsze będą prosić o więcej, ale naprawdę strumień tego jest całkiem racjonalny. A jeśli Amerykanie zdecydują się na wyciągnięcie z, no nawet to nie jest zamrażarka, tylko z pustyni, kolejnych 200-300 Bradleyów, co jest możliwe w starszych wersjach i rozważane to jest, to będzie to jeszcze lepiej, a te Bradleye i bojowe wozy piechoty odpowiednio uzbrojone z przewagą optoelektroniki, czyli szybsze wykrycie, większy zasięg, zwłaszcza do walki w nocy i skuteczne uzbrojenie w kalibrach między 20 a 30 mm z o wiele lepszą amunicją niż ta stosowana przez Rosjan, daje przewagę lepszą niż XX czołgów, które ze względu na wielkie nasycenie bronią przeciwpancerną, przeciwczołgową po obu stronach nie czynią ich tak skutecznymi, jak tego oczekiwano kiedyś. W dodatku bez osłony powietrznej jest to trudniejsze dla nich do przeżycia. A tutaj bojowe wozy piechoty są znacznie bardziej elastyczne i lepiej sobie radzą w tych warunkach bojowych jak dotąd. I możemy przejść do kolejnego. Tak, też powiedzmy, że po stronie rosyjskiej teraz wiele problemów. Te bojowe wozy piechoty to jeden z wielu, bo tu widać, że po stronie akurat zachodniej moim zdaniem są możliwości, natomiast po stronie rosyjskiej no one się właśnie skończyły, kończą, czy za moment się skończą, no bo sięgamy, zobacz, chyba po raz tak już te roczniki, no coraz starsze, jeżeli patrzymy na te wozy bojowe rosyjskie. Tak, na przykład ktoś powie, no chciałbym, żebyście pokazali tego BTR-a 60, jak on wygląda. Obecnie polityka korporacji jest taka, że pokazywanie stricte uzbrojenia bywa problematyczne dla nich, świeże nowe wytyczne, więc nie będziemy tego pokazywać. Natomiast to jest pojazd, który ma pancerz
chroniący przed ostrzałem z karabinu maszynowego. Z każdej strony. Nie więcej. A taki wielkokalibrowy karabin kalibru 12,7 mm lub nawet przeróbki post-drugowojennych rusznic przeciwpancernych 14,5 mm i często używają w charakterze broni precyzyjnej Ukraińcy, robi z tego ser szwajcarski. Coraz częściej, to nawet do tych lepszych jednostek, tego typu zdjęte z konserwacji pojazdy zaczynają trafiać. Naprawdę Rosjanie przetrzebili swoje magazyny głębokiego składowania w stopniu, w jakim nikt się nie spodziewał dla tego konfliktu. Ale póki co jeszcze ciągle stamtąd coś wyciągają i nawet prosta broń, stara broń, ale dobrze użyta, zrobi swoją robotę, więc trzeba i tak szanować to, co widzimy mimo wszystko. A teraz przejdźmy do punktu 9 dotyczącego Polski. Zresztą dzisiaj będzie tak dużo pod kątem Polski właśnie, bo pewne rzeczy się dzieją, pewne rzeczy są... A, czego unikniemy? Unikniemy wchodzenia w tę partyjną dyskusję dotyczącą, że ma być zmniejszenie budżetu, a nie być. To jest naprawdę partyjna nawalanka. My chcemy takich rzeczy uniknąć. Będzie to ewentualnie poza tym programem gdzieś poruszone, bo tu chodzi o merytorykę, a nie o partyjne zagrywki, bo najwięcej właśnie w tym całym zamieszaniu jest partyjnych zagrywek, całkowicie nam tutaj niepotrzebnych. Więc projekt umowy na zakup śmigłowców AH-64 Apache dla Polski jest gotowy. Tak powiedział szef Agencji Uzbrojenia, pan generał Artur Kuptel w ostatnim wywiadzie dla stacji Polsat News. I okazało się, że problemem jest niepodpisana przez Boeinga umowa dotycząca zobowiązań offsetowych. Przyznam się szczerze, że wiele wskazywało wcześniej, że gdyby ta umowa została w całości podpisana przed 15 października, nie byłoby żadnego offsetu. Albo byłby nacisk na to, aby zrezygnować z tego offsetu. Obecnie nasze polskie stanowisko w temacie offsetu jest dosyć twarde i uważam bardzo słusznie, ponieważ związany z offsetem transfer technologii, inwestycje w naszą gospodarkę, w coś, co zostanie u nas na terenie, są bardzo ważne kwestie i ja bym z tego nie rezygnował, zwłaszcza, że to są programy wieloletnie i Polska z tym sprzętem będzie przez najbliższe dekady, a sam proces utrzymania i koszty cyklu życia są takie, że im więcej uda nam się elementów serwisowych i tak zwanego maintenance realizować u nas, tym będzie to dla nas korzystniejsze. Więc tu zdecydowanie jestem po stronie stanowiska pana generała Kuptela w tych sprawach i uważam, że jak najbardziej ten offset tu powinien zafunkcjonować. Pan generał zapytany o to, czy bez offsetu nie będzie umowy, powiedział, że nie chce tutaj mieć czarnowictwa, ale może dojść do takiej sytuacji. I uważam, że to jest właściwie postawiona sprawa, bo Boeing słynie z tego, że narzuca swoje stanowisko klientom, ale obecnie Boeing jest w tak kiepskiej PR-owo sytuacji, że należy to właśnie w odpowiedni sposób wykorzystać, bo ilość zamówień na samoloty Boeing w związku z tymi problemami z całą linią samolotów 737 MAX spowodowała, że Boeing jest w historycznie trudnej sytuacji ekonomicznej. Więc należy z nim właściwie negocjować. Przypomnę, że Polska miałaby kupić nawet bo taką ma zgodę, do 96 śmigłowców Apache, ale biorąc pod uwagę koszt zakupu i utrzymania, oznacza to wydatkowanie olbrzymich pieniędzy i offset będący swego rodzaju kompensatą wydaje się tutaj absolutnie konieczny. Offset był swego czasu przy samolotach F-16, tylko że w pewnym momencie zaczęto do tego offsetu zaliczać rzeczy tak abstrakcyjnie, niezwiązane w ogóle z przemysłem obronnym, że trochę wypaczono tego ideę i potem dużo było śmiechu na ten temat, śmiechu przez łzy. Mam nadzieję, że tym razem do tego nie dojdzie i zaliczane w poczet będą tylko i wyłącznie rzeczy stricte związane z obronnością jako taką. Na dziś nie wiadomo, dlaczego Boeing nie podpisał tego offsetu, skądinąd wiadomo, że w sprawie innego swojego produktu, czyli samolotów F-15EX, delegacja Boeinga jeździła po Polsce i rozmawiała z różnymi podmiotami w sprawie ustanowienia współpracy przemysłowej. Czyli, jakby to powiedzieć,
jest potencjał ku temu. Ja jeszcze przypomnę jedną rzecz. Co do ilości. I moim skromnym zdaniem nie więcej niż 54 sztuki byłyby nam potrzebne, czyli no, prawie o połowę redukcja. Dlaczego? Jedna tego typu eskadra, 16 maszyn dla każdego z trzech korpusów i jakieś maszyny szkolno-treningowe, zapasowe łamane w tym momencie, bo skoro sami Amerykanie zrezygnowali z programu FARA, który miał właśnie rozwijać jeszcze kwestie różnego rodzaju śmigłowców, pionów, zlotów i tym podobnych na potrzeby armii amerykańskiej, bo uznano, że są w stanie zastąpić wiele z tych rzeczy odpowiednimi dronami, rojami dronów i wykorzystując jeszcze algorytmy sztucznej inteligencji, właśnie to, to nie ma potrzeby tak drogich platform załogowych w zbyt dużej ilości kupować. No to skoro oni do tego wniosku doszli, my mamy u siebie potężny potencjał, jeśli chodzi o rozwój platform bezzałogowych i widać już na bazie konfliktu na Ukrainie, jakie jest tempo rozwoju, jakie są możliwości, należałoby zracjonalizować ten zakup, bo ten sprzęt jak najbardziej się przyda, jak najbardziej ma swoje miejsce, ale nie jest już takim czynnikiem warunkującym zdolność przeciwpancerną armii, jak to było w poprzedniej chociażby dekadzie, dwóch lub trzech. I tu należy się mocno zastanowić nad tym, ile tego naprawdę potrzebujemy i dlaczego mniej niż przewiduje to ta zgoda, a że to będzie troszeczkę wbrew interesom Boeinga, który chciałby nam wcisnąć zsyłkową, pamiętajmy, schodzącą technologię amerykańską, no to już jest jego problem. Ponadto tutaj jeszcze się z tym wiąże kłopot związany z wyborem pocisków przeciwpancernych odpalanych z tychże śmigłowców, bo Polska swego czasu ogłosiła, że kupi brytyjskie pociski Brimstone, Brimstone 2, dalece nowocześniejsze niż pociski Hellfire i o większym zasięgu. Tutaj Hellfire'y dwójki wraz z tym sprzętem mają się pojawić, a tak naprawdę największy sens miałyby rakiety, które odpalane z platformy, jaką jest śmigłowiec szturmowy, bojowy, pozwoliłyby realizować cele w odległościach i 40 km, a to mówimy o pociskach klasy non-line of sight, czyli strzelające poza zasięg widoczności. A tutaj o tym w tym momencie u nas się nie słyszy. Możemy przejść do ósmego punktu. Ale chyba co do offsetu, to się Paweł zgodzi, że jest to rzecz krytycznie ważna, żebyśmy to stosowali. Wiesz co, ja chyba tutaj się nie wypowiadam, mam za małą wiedzę. Okay. Dobra. Na te tematy polskie to no niestety na mnie możesz mało liczyć, bo nawet nie mam opinii, więc trudno mi jest cokolwiek powiedzieć. No dobrze, punkt ósmy. Podczas briefingu w Bydgoszczy, i tutaj można się posiłkować pewną fotografią, w Bydgoszczy był briefing związany z tym, że świeżo w lipcu niedługo będzie szczyt NATO i w poniedziałek, czyli jutro, na ten dzień zwołał prezydent Radę Bezpieczeństwa Narodowego, aby w sposób ponadpartyjny, to jest słuszna koncepcja, dać wiążące wytyczne rządowi do tego, co i jak ma być prezentowane, przedstawione na tym szczycie NATO i gdzie główne akcenty dla naszej delegacji powinny być wystawione. I to wszystko działo się w tak zwanym centrum doktryn, jakie ma swoje miejsce w Bydgoszczy, co do którego samego tego centrum ja się z kolei nie wypowiem, bo mógłbym być za bardzo krytyczny, dla niektórych może niesłusznie krytyczny, ale mam swoją wyrobioną opinię na temat tej instytucji. I tam padły bardzo ważne słowa. Mamy obecnie strategię bezpieczeństwa narodowego, ale ta strategia jest z roku 2018, należy ją zaktualizować. I o tym będzie jeszcze później. Natomiast zwołanie tej Rady Bezpieczeństwa i przygotowanie się wspólne świadczy o tym, że w tych kwestiach związanych z bezpieczeństwem i obronnością w Polsce w końcu zaczyna funkcjonować pewien racjonalny konsensus. Tak samo jak była wizyta prezydenta w Chinach i ewidentnie większość spraw była ściśle koordynowana z ośrodkiem władzy wykonawczej, czyli z rządem i w ten sposób politykę polską i dyplomację realizować należy. Tak samo tutaj to spotkanie uważam jest krokiem we właściwą stronę,
I to może mieć znaczenie geopolityczne, jeśli chodzi o pozycjonowanie Polski w NATO, w Unii Europejskiej i w świecie. Więc jest to właściwe działanie. Top 7 z kolei. I tutaj mamy takie właśnie zgrzyt w kontekście tego, co tu usłyszeliśmy. Nie do końca jestem pewien, kto za ten zgrzyt odpowiada, ale no należałoby się zastanowić nad takimi ruchami nieco wcześniej. Tutaj Onet akurat dotarł do wewnętrznej korespondencji kwatery głównej NATO, z której wynika, że przed odwołaniem ze stanowiska ambasadora RP przy kwaterze głównej NATO miał on szansę na objęcie ważnej funkcji, czyli zastępcy sekretarza generalnego NATO. Chodzi o pana Tomasza Szatkowskiego. Byłby to w przypadku powodzenia takiej operacji drugi w historii Polak sprawujący stanowisko zastępcy sekretarza generalnego Sojuszu. I miałby odpowiadać za inwestycje obronne, a Polsce bardzo zależy na tym, żeby przekierować jak największy strumień natowskich, bo są takie fundusze, natowskich funduszy na wsparcie rozbudowy naszej infrastruktury obronnej, zwłaszcza na kierunku wschodnim i północnym. Coś tu nie zagrało. Przykre. Ponadto został on odwołany ze stanowiska i sposób odwołania, no niestety, wywarł niewłaściwe wrażenie na naszych natowskich partnerach w kwaterze głównej NATO. Ponadto Polska wystawiła równoległego kandydata do pewnych rzeczy, czyli do konkursu na stanowisko zastępcy do spraw innowacji, zagrożeń hybrydowych oraz cyberbezpieczeństwa, którym jest dyrektor polityki bezpieczeństwa MSZ, pan Adam Bugajski. Absolutnie nie oceniam kompetencji żadnego z tych panów. Ja patrzę to na to z perspektywy Polski, polskiego interesu. No i wystawienie w tej sytuacji dwóch kandydatur nie jest politycznie dobrze widziane przez partnerów natowskich i szkoda, że do takiej sytuacji doszło, zwłaszcza w kontekście tego, że jak widać potrafią się nasze ośrodki władzy dogadywać w ważnych sprawach. No tą ktoś przesunął co do hierarchii ważności w dół i tu zagrały przeciwstawne niestety interesy i to bardzo źle dla Polski. Top 6. I tu mamy też małą poglądową fotografię. Proszę Państwa, to jest jakiś apel jakiejś ukraińskiej jednostki, ale chodzi o to, że co do zasady troszeczkę inaczej w chwili obecnej można mówić o sytuacji związanej z mobilizacją ukraińskiego społeczeństwa i ukraińskiej armii do bieżącego etapu wojny, jaką Rosja im sprawiła. Otóż, Szanowni Państwo, radzą sobie w ostatnim czasie lepiej z tą mobilizacją Ukraińcy. Ukraińska armia potrzebuje do końca roku, według danych ukraińskiego sztabu, około 200 tysięcy nowych, zaznaczam, nowych żołnierzy. Zdaniem władz jest to osiągalne dzięki wprowadzonym w tym roku zmianom w przepisach. Zmiany prawne wprowadzone w tym roku zwiększyły liczbę ludzi, których można powołać do wojska. Ponadto, no cóż, rzeczywiście po ulicach poruszają się patrole stosownych służb odpowiedzialnych za sprawy wewnętrzne oraz aparat mobilizacyjny i często, jak to się mówi, legitymują przechadzających się tam po ulicach mężczyzn, którzy są w wieku na oko właściwym do poboru i mobilizacji. Więc tutaj pewna psychoza na ulicach w związku z tym się pojawia. Czy słusznie, czy niesłusznie, ocencie sami, bo mnóstwo jest materiałów w internecie mówiących, a oni się tutaj, ci Ukraińcy w Polsce świetnie bawią, zamiast bronić swojej ojczyzny i tak dalej, i tak dalej. I to jest woda na młyn rosyjskiej oczywiście propagandy. Niemiecki Die Welt, który zajął się sprawą w oparciu o własne źródła, podał, że Ukraina do końca roku powinna zrekrutować i przeszkolić nawet te 200, a może nawet trochę więcej, 200 tysięcy nowych żołnierzy. Ich rozmówcy z Kijowa oceniają, że taka liczba jest absolutnie możliwa do osiągnięcia. Ja się z tym zgadzam z danych, które posiadam, bo baza obejmuje obecnie 2,5 miliona. 2,5 miliona mężczyzn, którzy przebywają, co jest ważne, na Ukrainie i są w wieku przewidzianym do mobilizacji. No ale nastroje w wojsku są dalekie od optymalnych, tak? Uproszczenie mobilizacji, jakie miało miejsce teraz 1 lipca, czyli w tym tygodniu,
powoduje, że jednak szanse na sukces tej operacji rosną. Niektóre kategorie ludności straciły w ostatnim czasie tak zwaną zdolność reklamowania się od służby wojskowej, co też poszerza dostępny zakres osobowy do mobilizacji. A od maja, gdy wprowadzono obowiązek doprecyzowywania danych osobowych będących w posiadaniu tych centrów uzupełnień, odpowiedników naszych WCR-ów, ponad 2,5 miliona Ukraińców zdecydowało się skorzystać z udostępnionej im aplikacji w tym celu, to się tam nazywa jakoś Rezerwa Plus, i wprowadziło swoje dane. To nie jest jednoznaczne z tym, że od razu będziesz człowieku wcielony do armii, absolutnie nie, bo to obejmie tak naprawdę około 10% z tej grupy w populacji ukraińskiej, ale dzięki temu uwiarygodniono i zweryfikowano mnóstwo danych, które ze względu na sytuację poprzednią, czyli brak pełnej informatyzacji systemów administracyjnych przed wojną oraz sporą migrację przecież spowodowaną tą wojną, trudno było uchwycić stan faktyczny. Dzięki tej aplikacji udało się to, więc dane te są dosyć optymistyczne dla Ukrainy i jest szansa, że armia, która chciałaby nawet 500 tysięcy nowych żołnierzy, dostanie ich co najmniej 200, a o tym, co mówiliśmy w 10. punkcie, jeśli chodzi o ilość sprzętu, wystarczy na wyekwipowanie znacznej ilości spośród nich, a część będzie na pewno skierowana jako zwykłe uzupełnienie do jednostek, które walczą i w tym momencie przejmuje się na miejscu uzbrojenie i wyposażenie, więc jak gdyby jest to z osobnej puli. Ale to oznacza, że armia ukraińska dostanie znaczną część tego, o co wnioskuje, a tradycyjnie zawsze wnioskuje się o dużo więcej, żeby dostać to, co jest wystarczające. Tak, no ja dodam, że jedna rzecz, bo tu trzeba porównać się z Rosjanami. Rosjanie, Miedwiediew ostatnio zwiększył, czyli twierdzi, że przez 6 miesięcy udało im się zrekrutować 190 tysięcy. Dane rosyjskie niezależne podważają tą liczbę, mówiąc o tym, że ostatnio pojawiają się problemy. No i mówi się tutaj o około 40-50 tysiącach mniej. Ta ukraińska mobilizacja tak naprawdę pod koniec 2023 mocno ugrzęzła. Przedłużający się ten podpisywanie nowej ustawy mobilizacyjnej, no też to nie był dobry pomysł. Natomiast teraz wchodzimy też w taką falę konfliktu, gdzie no nikt nie chce, znaczy tych ochotników jest coraz mniej i to będzie problem bardziej po stronie rosyjskiej, pomimo tak wysokich zarobków. Dlatego mówi się, że no liczba powiedzmy tych ochotników za pieniądze po stronie rosyjskiej się kończy. No i trzeba wprowadzić po prostu przymusową mobilizację, co częściowo już widzimy, bo obecnie wszyscy przestępcy są kierowani na front, tak? No nie ma przestępcy, który kończy wyrokiem, co troszeczkę odetkało sądy, to jest taki plus dla Rosjan, bo większość po prostu spraw jest umarzana, a nawet ten przestępca nie musi nic podpisywać, tylko jest od razu wysyłany, tak? Na ten urlop na Ukrainie. Tu widzimy, że jeżeli chodzi o Ukraińców, to na razie z tych więziennych, powiedzmy, zasobów, no to tak skromnie, bo tylko 4 tysiące niecałe skorzystali. No być może teraz jakieś dane się pojawią, że jest więcej, natomiast no będziemy wchodzić w taką fazę, że no nikt nie będzie chciał z własnej woli być zmobilizowany. No i tu niestety sprawność państwa będzie miała znaczenie. Łapanki na ulicach będą codziennością po stronie i zarówno rosyjskiej i ukraińskiej. Wydaje się, że Rosjanie będą, no jeżeli wprowadzą, pytanie kiedy wprowadzą, bo tutaj Putin to opóźnia, tą kolejną falę mobilizacji, bo nie trzeba wprowadzać jakiejś specjalnej ustawy, tylko po prostu trzeba nakazać, żeby mobilizować więcej, że mogą mieć przewagę, dlatego że Ukraińcy bardzo nieufni są wobec obecnej władzy. Obecna władza nie ma mandatu,
No a w Rosji panuje, można powiedzieć, terror, no i nikt się nie zastanawia, że ktoś może być inny niż Putin, tak? A więc tutaj akurat, jeżeli chodzi o samą mobilizację, zobaczymy, siły są w tym momencie moim zdaniem wyrównane, natomiast zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku, jeżeli będzie konflikt trwał. Też w tym momencie moim zdaniem jest fikcją to, co ciągle się powtarza, że Ukraińcy nie mają wystarczającej liczby rekruta, bo nawet jak go mają, to nie mają go w co do końca wyposażyć. To, co mówi Zełenski, tak, dopiero teraz może jest jakaś szansa, żeby odzyskać te możliwości ofensywne, no ale to musi minąć pół roku, być może dłużej, tak żeby cokolwiek takiego zaistniało. Po stronie rosyjskiej też jest podobna sytuacja, to znaczy moim zdaniem możliwości mobilizacyjne są większe, jeżeli by zmusili regiony i wprowadziliby po prostu przymus i łapanki na większą skalę, niż możliwości wyposażenia znowuż w uzbrojenie. To jest raz. Dwa, pamiętajmy o tym, że Rosjanie mają jeszcze jeden czynnik u siebie do wprowadzenia. Na tą chwilę wywołali taką sytuację, że część z tych ochotników szła do armii tylko i wyłącznie z powodu czynnika ekonomicznego, czyli bo pieniądze, a tracili pracę w tych miejscach, gdzie z powodu sankcji, price capu i tak dalej, tracili tą pracę. Czyli tak, branża gazownicza w wielu punktach, miejsca całe na głubince uzależnione od jednego zakładu, na przykład związanego z Gazpromem, to wręcz po prostu plaga i nie mieli innych możliwości zarobkowania. I wytworzenie takiej sytuacji przez rosyjski system państwowy to jest bardzo prosta rzecz. Mhm. I jednak w związku z tym, że oni nie płacą tak, jak obiecują, a zauważyliście... No ostatnio jest problem z tym właśnie. Jest problem z tymi płatnościami. A plotka, tak? To wiesz, to jest broń taka, która mocno bije, bo te plotki o tym, że frontowego nie płacą, że są opóźnienia, żyją swoim życiem i nawet jak być może próbują płacić i ten, no to plotka zostaje i to trudno potem odkleić. Więc ta plotka powoduje też zmniejszenie strumienia ochotników. Tak. Absolutnie. Więc tu jest wiele czynników, które grają przeciwko w tym momencie Rosji, no ale państwo tak opresyjne jak Rosja będzie robiło wszystko, żeby zrealizować swoje cele w dowolny możliwy sposób. Pytanie, czy będą się nadal skupiali w tych kwestiach na tej głubince, czy jednak zaczną w końcu uderzać w tą europejską część, bliżej tych dużych miast, a zwłaszcza czy dotrą z tymi działaniami do Moskwy i Petersburga. Bo to może wywołać w końcu jakąś falę otrzeźwienia w rosyjskich umysłach, ale nie wcześniej. Ja na przykład dostałem od kogoś, nie wiem dlaczego do mnie się ten ktoś próbuje przypinać, zapytanie, jak ja mogę znosić to, że ty z Mateuszem na jakimś tam Jaruski przedstawiliście tragizm z jednej strony sytuacji, jaką jest, że ruska milicja Rosjanina sobie torturuje za coś tam, a ja na to odpowiedziałem, a dlaczego ja mam ubolewać nad tym, że kraj, w którym system potrafi pozwolić na to, żeby milicjanci torturowali obywatela, że mamy się z tego nie śmiać? Dlaczego mamy się nie śmiać z ludzi, którzy akceptują taki stan rzeczy, zamiast tupnąć nogą i zmienić ten system, zmienić tą władzę? Znaczy tu uwaga, jak ktoś nie rozumie po tego, że Jaruski jest satyrycznym programem, a nie poważnym. Wielokrotnie mówiliśmy, że jesteśmy przeciwni reżimowi Putina, władzy, natomiast bardzo często też mówiliśmy, że współczujemy Rosjanom, którzy są właśnie poddawani opresjom. I mylenie tych dwóch rzeczy, że jesteśmy rusofobiczni czy cokolwiek innego, no to wydaje mi się, że ktoś nieuważnie ogląda nasze materiały, tak. Nam się nie podoba to, co dzieje się w Rosji, jeżeli chodzi o reżim. Natomiast jeżeli chodzi, bardzo często nawet jesteśmy moim zdaniem bardziej wyważeni, jeżeli chodzi o tą ludność cywilną, no, która też jest ofiarą, można powiedzieć, reżimu rosyjskiego. I to wielokrotnie powtarzałem i ze względów prywatnych, i z naszych opinii tak to wynika.
Dokładnie. Kogoś tam strasznie, strasznie bodzie to, że pokazujecie krzywiznę zwierciadła. Pokazujemy krzywiznę i pokazujemy tak, że te tortury są, że instytucje, które bronią tych tortur, nie działają w Rosji, że to jest po prostu tragikomiczne, że ludzie są zarówno poddawani ze względu na religię, ze względu na swoją narodowość, ze względu na swoje poglądy, tak? I tutaj, jeżeli ktoś nie wierzy lub ktoś uważa, że tak nie jest, no to może się przejechać i sam się przekonać, tak? Ja uważam, że to, co w takich sytuacjach robimy, bo to i wy czasami takie rzeczy potraficie pokazać, u mnie też, to jest wręcz skłonienie Rosjan do refleksji nad samymi sobą. Na co sobie pozwalają, żeby im ciosano kołki na głowie? Tylko to ich może obudzić. Znaczy nie sądzę, żeby cokolwiek się zmieniło. Natomiast no, to nie znaczy, że ta satyra zawsze każdy reżim nie lubi, kiedy się z niego śmieją i tego się najbardziej obawia, bo przecież reżim putinowski oczekuje, że się wszyscy będą bać, a jak zaczynamy się śmiać, no to zaczyna być niebezpiecznie, tak? No, bo znaczy, że to już jest tak źle, że ludzie się tylko z tego śmieją, tak? Wiesz co? To jest niebezpieczne. Oglądam teraz ciurkiem już czwarty sezon serialu Jack Ryan na jednej z platform, streaming, platform wideo. I tam wielokrotnie Tom Clancy jako autor, którego bardzo, bardzo lubię i cenię, żeby było jasne, wkładał w usta rosyjskich bohaterów danych odcinków słowa. Nikt nas nie lubił, ale każdy się nas bał. Byliśmy najbardziej znienawidzonym narodem. I zgadzam się w tym postrzeganiu przez Clancy'ego Rosji, że oni tak bardzo chcą, żeby w czymś być absolutnie top, że może to być nawet nienawiść. Nawet tego im brakuje. Tak, no bo wiesz, jeżeli się Zachód, tak, Niemcy, Polska, USA będą bać, no to pójdą na ustępstwa, ale jeżeli będą się z nas śmiać, no to nie pójdą na ustępstwa, tak? No. I tu jest ten, i tu wszyscy, którzy atakują, no próbują właśnie, że my mamy się Rosji bać, a nie wolno się z nich śmiać, niezależnie z czego my się śmiejemy. No, my możemy powiedzieć tylko tyle. Nie liczcie na to, że będziemy w pełni traktować Rosję poważnie, bo na to nie zasługuje. Absolutnie. Dobrze, przejdźmy do następnego punktu. Punkcik piąty. W Polsce w końcu poważna kwestia, aczkolwiek budząca trochę kontrowersji, bo jak zaczęto dokopywać się do pewnych przygotowanych w tym projekcie ustawy treści, no to się rodzi trochę pytań o sensowność podejścia do niektórych spraw. Chodzi o ustawę o ochronie ludności cywilnej. Otóż pan minister Siemoniak stwierdził, że ustawa jest już gotowa. Pan Siemoniak jest obecnie ministrem spraw wewnętrznych i administracji i koordynatorem służb specjalnych. Przypomnijmy, że jego poprzednim na stanowisku pan minister Kierwiński podjął się tego, że będzie się zajmował tą ustawą w koordynacji z Ministerstwem Obrony i jako minister wziął na siebie odpowiedzialność za jej przygotowanie i tutaj mamy kontynuację tejże linii. W wywiadzie dla Polsatu szef MSW powiedział, że dokument zawiera kilkaset artykułów, dotyczy ogromnych kwot pieniędzy, jest rewolucją, jeśli chodzi o ochronę ludności w Polsce, więc po raz pierwszy od PRL, czyli od ponad trzech dekad, w ogóle temat ochrony ludności cywilnej został w końcu wyciągnięty na poważnie. Na poważniej niż po powodzi 97 roku, czy też po drugiej takiej dużej powodzi, jaka miała miejsce 10 lat później. I to jest jak najbardziej właściwe. Trzeba jednak się przyjrzeć. Na przykład tu polecam przyglądanie się temu, co piszą w tym temacie chociażby Aleksander Fiedorek, specjalista od ochrony biernej ludności, Tomasz Dmitruk, jeśli chodzi o budżety, co najmniej ci dwaj ludzie, ale też paru innych, zwłaszcza też naukowców, że są rzeczy, które można w znacznie lepszy i łatwiejszy sposób wykorzystać na podstawie tego, co już jest dostępne w gospodarce cywilnej, jak też można w odpowiedni sposób tutaj to partnerstwo publiczno-prywatne zastosować. Więc tu będzie jeszcze dosyć dużo pytań, dosyć dużo uwag do tego wszystkiego, ale ważne, że w końcu powstaje kompleksowy dokument w tym zakresie, że pieniądze na to potrzebne będą spore, tak, to jest absolutnie jasne.
No i jest tu oczywiście rozdźwięk, jeżeli chodzi o kondycję budżetu, ale nie mamy i tak innego wyjścia. Minister zapewnił, że w projekcie znalazł się zapis o finansowaniu obrony cywilnej w sposób stały na poziomie 0,3% PKB rocznie. To bardzo ważne, bo to jest jakiś racjonalny, stały punkt odniesienia do tego wszystkiego. I to ma być po połowie z budżetu MON i z budżetu MSWiA. Dodał też, że bardzo liczy na to, że tak jak przedtem, wtedy opozycja poparła ustawę o obronie ojczyzny, czyli ustawę 3O, tak oczekują podobnego podejścia w tym temacie od aktualnej opozycji. Mam nadzieję, że ten apel jest racjonalny i znajdzie zrozumienie po drugiej stronie polskiego piekiełka politycznego. A prace legislacyjne obejmują Państwową Straż Pożarną konieczne, Ochotniczą Straż Pożarną też konieczne do zaangażowania w tym wszystkim. Struktury zarządzania kryzysowego, no one są, więc należy je wykorzystać to właściwie. System powiadamiania ratunkowego jest, istnieje, należy wykorzystać. Państwowego Ratownictwa Medycznego, no jakżeżby nie, skoro też jest. I podmiotów leczniczych oraz organizacji pozarządowych. I te pozarządowe to jest po raz pierwszy tak naprawdę powrót do tego, że można skorzystać czy to z organizacji harcerskich, z organizacji strzeleckich, a nawet bractw kurkowych i klubów strzeleckich pod wieloma względami, bo da się z tego zasobu skorzystać i to dobrze, że w tą stronę to idzie. A mając taką gwarancję finansowania, da się w odpowiedni sposób zasilić środkami te wszystkie organizacje, które będą w stanie w działaniach kryzysowych być wykorzystane dla wspólnego dobra. Nie tylko chodzi o obronę na wypadek W, ale mówimy o wszystkich sytuacjach nadzwyczajnych, klęskach żywiołowych i katastrofach naturalnych. To idzie we właściwą stronę. A informacja, jaka się pojawiła jeszcze w trakcie mijającego tygodnia, że we wszystkich szpitalach, których organem założycielskim jest czy to Ministerstwo Obrony, czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, będą zbudowane podziemne, umocnione struktury, które mają zapewnić zdolność funkcjonowania szpitala na wypadek zagrożenia wojennego, jest też właściwym ruchem, choć niestety zostało to, patrząc na historię, mocno obcięte i ograniczone względem tego, co było kiedyś, ale i tak w tych lokalizacjach uważam, że tego typu ruchy do wykonania to jest dobry ruch, bo to zwiększy nie tylko bezpieczeństwo pacjentów, ale wykreuje odporność tego typu lokalizacji i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za zdrowie, zwiększy odporność na wypadek sytuacji nadzwyczajnych, co jest też potrzebne. Ponadto bezpieczeństwo i tego cennego personelu, jak i okolicznej ludności cywilnej też będzie większe. Więc idzie to w dobrą stronę, ale diabeł tkwi w szczegółach. Przechodzimy do punktu czwartego. Znowu wypowiedź pana generała Kuptela, szefa Agencji Uzbrojenia, który mówi nam jasno o tym, że w najbliższym czasie podpisywane będą istotne z punktu widzenia polskiej armii i polskiego przemysłu zbrojeniowego umowy. Czyli przede wszystkim chodzi o umowę, która ma być w przyszłym tygodniu podpisywana na zakup i dostawę kołowych transporterów opancerzonych Rosomak z Polską w końcu, wieżą bezzałogową ZSSW-30. Tu chodzi tylko o 58 wozów, co budzi mój skrajny niepokój. W drugim zdaniu pan generał powiedział, że w czwartym kwartale tego roku ma być podpisana kolejna umowa na jeszcze 174 wozy, ale już w wariancie Rosomak przedłużony, Rosomak L. I o co tu w tym wszystkim chodzi? Jak dla mnie, po tym jak przekazaliśmy około 200 pojazdów tego typu na Ukrainę, to po pierwsze mamy dużą dziurę i kilka batalionów zmotoryzowanych naszego wojska, wyposażonych w najbardziej efektywny pojazd, jaki mieliśmy, jakim są Rosomaki z aktualną tą wieżyczką firmy Leonardo i uzbrojeniem w postaci armatki 30-milimetrowej. No, bardzo nam tego brakuje. Uzupełnienie tego w ten sposób jest konieczne, jak najbardziej. Tym razem już z wykorzystaniem w Polsce opracowanej w skali zdolności topowej, jeśli chodzi o świat i dostępne rozwiązania w wieżyczce, z takim samym uzbrojeniem. Więc to dobrze.
I tu wychodzi na to, że będzie równolegle się działy, będą się działy dwie rzeczy. Po pierwsze, wykorzystanie kadłubów tych dotychczasowych rosomaków i dokładanie tej wieży, co już ma miejsce, a tu będą kadłuby z produkcji, jaka chyba nawet stoi na stoku, tych kilkadziesiąt sztuk, żeby je wykorzystać. A co innego są te rosomaki już w wersji zmodyfikowanej. Dlaczego zmodyfikowanej? Z dwóch powodów. Powód konieczny, czyli silnik, jaki dotychczas był stosowany, silnik Scania, przestał być produkowany. I trzeba przejść siłą rzeczy na nowszą wersję silnika, najlepiej od tego samego dostawcy, żeby był w tych samych gabarytach i tych samych punktach mocowania, co dotychczasowych. Więc to jest jeden powód, no, bardzo istotny. Powód drugi. Wojsko koniecznie się uparło przy tym, żeby zapas pływalności, czyli pojemność wewnętrzna kadłuba, równoważąca masę tego, co na kadłub jest narzucony w postaci wieżyczki, była odpowiednia ku temu, by on mógł swobodnie pokonywać przeszkody wodne samodzielnie, bez przygotowania, przynajmniej w teorii. A i tu się kłania kazus tego, że dlaczego nie mieliśmy wcześniej BWP nowego, no bo najlepiej, żeby one pływały, a opracowanie pływającego było czymś, czego nikt inny nie robił w Europie ani w świecie. Przepraszam, oprócz południowych Koreańczyków, ale ich wóz nie był ciekawy z naszego punktu widzenia, na szczęście, i opracowano w Polsce pod kryptonimem Borsuk właśnie nowy pływający BWP, który jest wyciśnięciem na maksa wszystkiego, co można było zrobić z konstrukcji, która miała mieć zapas pływalności, a jednocześnie uczynić wóz odpornym i nowoczesnym. To się udało, a między innymi udało się dlatego, że tylko na takie coś można było, czego nikt inny w Europie z natowskich krajów nie robił, dostać środki unijne, żeby móc opracować taki wóz. Wykorzystano ten kazus, że w nazwa pływający, i dzięki temu był jedyny i unique w skali NATO, i dzięki temu pieniążki na to mogły trafić. W tym wypadku wojskowi wysokiego szczebla się uparli, że tą pływalność chcą mieć większą. Co to znaczy? To znaczy, że bazowy, aktualnie produkowany jeszcze rosomak z nałożoną tą nową wieżą bezzałogową DRSSW-30 ma pływalność, ale granice bezpieczeństwa tu według wojskowych są zbyt wąskie i woleliby, żeby tą granicę bezpieczeństwa przesunąć w bezpieczną stronę. Stąd właśnie rosomak L, czyli wydłużony o 60 cm, troszeczkę gorzej wygląda, to trzeba powiedzieć, jak się na niego patrzy z boku, ale jednocześnie to oznacza, że zrobiono tam szereg innych modyfikacji, które pozwalają zwiększyć dopancerzenie tego pojazdu. Jest więcej miejsca w środku dla personelu załogi desantu. Można przewozić więcej ewentualnie różnego rodzaju sprzętu. No, podniesiono kulturę też tego pojazdu w znacznym stopniu i zastosowano dodatkowy agregat, tak zwany APU, który daje zasilanie na postoju bez konieczności uruchamiania silnika głównego pojazdu. I to są te dobre rzeczy, ale najważniejsza na koniec. Kupowanie tego w zestawie 58, no okej, na starym kadłubie, 174, a teraz co jest najdroższą rzeczą w tym wszystkim? Silnik i przekładnia, okej, to jest raz, a dwa, ta wieżyczka z całą optoelektroniką, której elementów do jej złożenia na półce nikt nie trzyma. To trzeba z wyprzedzeniem zamówić, zapewnić, żeby to było dostępne. I tu się kłania zjawisko efektu skali. Jeśli będziemy to zamawiać w takich małych transzach, to nigdy nie uda nam się obniżyć kosztu jednostkowego wykonania tego wszystkiego. Tu jestem zdania, że nasz Ministerstwo Obrony powinno to zamówić w gwarantowanych odpowiednio z dużym wyprzedzeniem i co do dużych ilości transzach, tak aby wykonawcy tego mogli zamówić w korzystny sposób, z jak najbardziej rozciągniętym w czasie też systemem dostawy, ale gwarantowanym co do czasu i ceny sposób. Chodzi o to, żeby pamiętać, że małe rzeczy
w małych ilościach zawsze są, jakby to powiedzieć, rzemieślnicze i są przez to droższe. My musimy oglądać złotówkę dwa albo trzy razy i dobrze by było, żeby te zamówienia były robione w odpowiednio dłuższym horyzoncie czasowym, gwarantując dostawcom, wykonawcom finansowanie w odpowiedni sposób. Tutaj od razu oczekuję Twojego komentarza w tym zakresie, czy masz podobne do mnie podejście do tego. Wiesz co? To znowuż, no nie wypowiadam się. A, jednak. Dobra, okej. Okay. Jednak. No i przechodzimy do top 3. Dzisiaj będzie szybciej niż ostatnio. I top 3 jest wbijaniem kija w mrowisko. Otóż w ostatnim czasie były istotne konsultacje południowo-koreańsko-polskie i są różne reminiscencje z tym związane. Zakupy czołgów K2 są realizowane. Pierwsze 180 sztuk już niedługo będzie w komplecie w Polsce. Drugie 180 oczekiwane jest podpisanie umowy w najbliższym czasie. No i tu się pojawia pytanie, a gdzie jest to K2 z indeksem PL, czyli polskie, pod polskie wymagania, albo najlepiej w Polsce produkowane. I tu jest niejednoznacznie, ponieważ jeden z dokumentów ramowych określających zasady współpracy pomiędzy polskim przemysłem obronnym a dostawcami, czyli przemysłem koreańskim, wygasł. Ale tylko jeden i jest intensywna, partyjna, niepotrzebna dyskusja na temat tego, jakie są tego możliwe skutki. I tu chciałem troszeczkę przedstawić sytuację i jednocześnie uspokoić jednak. Więc Polska oficjalnie chce kupić 1000 czołgów K2. Większość miała być produkowana w Polsce. Zawarte w 2023 roku umowy wskazywały, że będzie to się działo w zakładach w Poznaniu. No i tu jest pierwszy zgrzyt. Wygląda na to, że w dużej mierze jest wola przesunięcia ciężaru tego całego projektu bardziej na Śląsk, czyli w kierunku Gliwic, czyli Bumaru. A Bumar, no, w moich oczach zasłużył sobie na wiele, ale przede wszystkim na krytycznych rzeczy. I jedna z tych umów właśnie wygasła bez efektu, a nowe kierownictwo na tej zbrojeniówki no, zmuszone jest przystąpić do nowych działań w tym zakresie. Ważne przy tym jest zaznaczenie, że wbrew twierdzeniom w tekstach zamieszczanych w ciągu ostatnich dwóch dni, między innymi w dużych polskich opiniotwórczych tygodnikach, nie doszło do wygaśnięcia umowy ramowej między MON a przemysłem południowo-koreańskim. Ją zawarto w roku 2022 i określa ona między innymi skalę naszego zainteresowania czołgami K2. To, kiedy mają być kupowane i szereg innych szczegółów. Na poziomie ogólnym nadal mamy zamiar zakupić więc ten 1000 maszyn wraz z wozami wsparcia, czyli dodatkowe, pakietem szkoleń, częściami zamiennymi i innymi dodatkami. Aktualne zamieszanie dotyczy tego, w jakim stopniu w ten ogromny kontrakt ma być zaangażowany polski przemysł zbrojeniowy. I tu się kłania rzecz następująca. Koreańczycy bardzo dobrze umieją negocjować, to o tym rozmawialiśmy przez ostatni rok i chcą zrobić wszystko tak, aby ich przemysł był w jak największym stopniu obłożony tymi zamówieniami pod każdym względem. Trudno się temu dziwić. My musimy teraz tak to wszystko doprecyzować w negocjacjach, aby jednak jak najwięcej z tego było realizowane u nas i transfer technologii zaistniał w jak największym stopniu oraz to, żebyśmy mieli zdolności eksportowe w sposób samodzielny najlepiej tego wszystkiego albo tylko przy konieczności uzyskiwania zgód na pewne elementy, na przykład jeżeli będziemy stosować silniki pusz południowo-koreańskie zamiast niemiecko-brytyjskich MTU oraz przekładni do tego, no to to by wymagało ewentualnie ich zgody w odpowiedni sposób zawarowane. Najlepiej wcześniej, a nie za każdym razem dla każdego możliwego kontraktu eksportowego. Ponadto jest jeszcze jedna rzecz. Z moich danych wynika, że w sytuacji, gdy Polska nie uzyskała wszystkich zakładanych pierwotnie źródeł finansowania dla tych kontraktów południowo-koreańskich, to tu i teraz Hyundai Rotem i Hanwa, a zwłaszcza ten pierwszy, sygnalizują, i to w sposób może tak nieformalny, ale poważny, że są w stanie zapewnić tak zwane pożyczki prywatne spoza puli konsorcjum banków południowo-koreańskich, które na tą chwilę uzgodniły i po zmianach prawa zaoferowały Polsce dla tych kontraktów zbrojeniowych.
Więc tu jest nowe pole do negocjacji, przy czym znając południowych Koreańczyków i ich przemysł, wiadomo, że będą szukali ciekawych sposobów ulokowania się w Polsce, również w innych obszarach. I tu najczęściej pojawiają się tak zwane obszary koncesji wydobywczych i przetwórczych. Jest o czym rozmawiać. W perspektywie najbliższego roku będzie co najmniej kilka okazji na to, by przedstawiciele władz naszych oraz najwyżsi, już nie mówię o szefach europejskich oddziałów tych koncernów koreańskich, ale mówię o szefach głównych, będą mieli możliwość się spotkać, a najpóźniej taka okazja ma się wydarzyć w czerwcu przyszłego roku. Akurat nie mogę powiedzieć dokładniej, o co chodzi, jeszcze nie, ale tu no, będę wtedy tam akurat chyba trochę zaangażowany. Więc sprawa jest otwarta, ale polonizacja tego produktu, uważam, i dostosowanie w maksymalnym stopniu do europejskiego teatru działań wojennych jest koniecznością. Także ta konieczność jest zarówno w wymiarze taktycznym, sprzętowym, jak i uważam gospodarczym i ekonomicznym. I przechodzimy tu do... Tu też się nie wypowiadam. Domyśliłem się. Zakupy domyśliłem broni się. Są niezbędne dla Polski. Powinniśmy... One są zawsze trudne, no bo tu wchodzimy tak. W takie sprawy polityczne. Kolejna ekipa też chce wskazać błędy poprzedniej ekipy. Podejrzewam, że jakby była poprzednia ekipa rządziła, no to te zakupy by sprawniej szły, a teraz ze względu właśnie na zmianę, no to też trzeba pokazać, że pewne rzeczy zostały niewłaściwie wykonane. To jest jak gdyby naturalne, ja to rozumiem, natomiast... Zawsze powtarzam, żeby tylko nie wylać dziecka z kąpielą, żeby się nie okazało, że w tym zacietrzewieniu i walce politycznej osłabi się obronność Polski, bo tak może się przypadkiem zdarzyć. I tutaj apel do polityków, pamiętajcie, że my się śmiejemy z Putina, ale nie wolno lekceważyć tego zagrożenia ze wschodu. I trzeba dbać o bezpieczeństwo Polski, bo historia was rozliczy, jeżeli nie rozliczą przyszłe pokolenia. Nic dodać, nic ująć. Trzeba się wykazać pewnym zrozumieniem dla okresu przejściowego, ale to już się skończyło i trzeba iść do przodu, w racjonalność. No już teraz zwalać, że ci poprzedni, tak. to już trochę głupio, tak? A więc... Tak. Wejście się do roboty i tutaj trzeba dbać o bezpieczeństwo Polski. Amen. No i mamy top 2. Rzecz ważna. Trochę zamieszania to wzbudziło, bo niektórzy myśleli, że to już niby dla Polski, niekoniecznie o to chodzi. To jest sprzęt taki, jak będzie mieć polska armia, ale nie dla polskiej armii, ale będzie się znajdował na naszym terytorium. Czyli mówimy o tym, że US Army rozpoczęła już fizycznie przerzut sprzętu wojskowego do składnicy sprzętu wojskowego w Powidzu w Wielkopolsce. Obiekt w Polsce jest częścią szerszego systemu składnic sprzętu amerykańskich wojsk lądowych w Europie w ramach tak zwanego Army Prepositioned Stock numer 2, APS-2. Przerzut sprzętu realizowany jest przez specjalnie do tego celu powołaną brygadę. To jest 405. Brygadę wsparcia polowego US Army. Początkowo sprzęt znajdował się na terenie składnicy sprzętu wojskowego w Mannheim w Niemczech, gdzie oczekiwał na ukończenie magazynów w Powidzu, a o przerzucie sprzętu poinformowały służby prasowe US Army. Czyli tak, w Mannheim były odpowiednie warunki do przechowania kilkuset pojazdów bojowych we właściwych warunkach, żeby nie było żadnych strat z powodu niewłaściwego przechowywania i tak dalej, gdzie sprzęt sukcesywnie docierał, był zmagazynowany, sprawdzony, przyjęty tam na stan czasowo i z chwilą, kiedy osiągnięto odpowiedni poziom realizacji tych obiektów dla tego składu sprzętu w Powidzu, czyli odpowiednich, bezpiecznych, odpornych na ostrzał różnego rodzaju obiektów, z dużym poziomem ochrony pasywnej, jak się mówi, oraz w tym momencie również składowiska amunicji stosownego dla takiej jednostki. Sprzęt dla całej ciężkiej brygady amerykańskiej właśnie zaczyna trafiać na polskie terytorium.
Tu mówimy o czołgach M1A2SEP-V3, czyli najnowsza, obecnie będąca, wchodząca do uzbrojenia amerykańskiego wersja, taka sama, jakiej 250 sztuk Polska zakupiła. Bojowe wozy piechoty M2A4 lub też A3 w zależności Bradley'a, bojowe wozy rozpoznawcze, kierowanie ogniem artylerii, specjalistyczne transportery opancerzone już AMPV, czyli mówimy o najnowszym pojeździe, który wchodzi do amerykańskiego wyposażenia. Następca M113, który i tak ciągle jest obecny na ukraińskiej ziemi i tam nadal się w wystarczającym stopniu sprawdza. I armatohaubice samobieżne M109A7, czyli najnowszy wariant tego, co jest w amerykańskiej armii, o największym zasięgu, czyli równającym się temu, co może robić nasz Krab. I wozy zabezpieczenia technicznego Herkules, mosty szturmowe, pojazdy opancerzone rodziny JLTV i wszystkie pojazdy niezbędne do tego, by taka ciężka brygada mogła pokonywać inżynieryjnie przygotowany teren, była samodzielna i mogła realizować zadania bojowe w pełnym zakresie. Na początek przybyło 14 czołgów i jeden wóz zabezpieczenia technicznego. Razem będzie tego w Polsce około 90 czołgów, ponad 150 bojowych wozów piechoty i 18 armatochaubic samobieżnych, plus właśnie cała rzesza pojazdów samochodowych. I to jest zaraz przy lotnisku w Powidzu, więc w razie zaistnienia takiej potrzeby szybki transport lotniczy, od tego mają swoje siły strategicznego lotnictwa transportowego, Amerykanie są w stanie w ciągu 24 godzin dostarczyć tutaj załogę ponad 4,5 tysiąca żołnierzy dla tej brygady, po czym oni są w stanie płynnie przemieszczać się do właściwych obiektów, gdzie wchodzić i w ciągu kilku dni być przygotowanym do działania jako zwarta jednostka amerykańskiej armii w ramach sojuszniczych sił wsparcia na terytorium Polski. Bardzo ważna dla nas rzecz. To całe uzbrojenie, to jest element wzmacniania wschodniej flanki NATO przez siły zbrojne USA. I tu, co jest ważne, temat o tym, że taki APS-2 powstanie w Polsce, to był temat jeszcze nie tylko Bidenowej administracji, ale poprzedniej, Trumpowej. W związku z czym należy się liczyć, uważam, z tym, że będzie kontynuacja nawet w przypadku zmiany na fotelu prezydenta USA, no bo musiałby sam się wycofać ze swoich dawnych planów Trump w tym zakresie, w co raczej w tym momencie jednak wątpię. Co więcej, to jest od dawna realizowany plan długoterminowy, a kontrakty podpisano na budowę tych wszystkich obiektów na skład jeszcze w 2019 roku. Więc sprawa jest dobrze przygotowana i przez Amerykanów długofalowo ujęta w ich planach strategicznych. Takich obiektów w skali świata jest trochę więcej. Pamiętajmy, że US Army posiada takich składnic oficjalnie 7. Numer 1 jest w kontynentalnych USA, 2 w Europie, 3 na wyspie Diego Garcia oraz statkach i okrętach transportowych w rejonie Pacyfiku. Tak, na statkach już załadowanych i okrętach wojennych ten sprzęt się znajduje dla brygady takowej. APS-4 jest w Japonii i Republice Korei, APS-5 w Kuwejcie i Katarze, APS-6 na terenie stanu Karolina Południowa i w Zatoce Guantanamo na Kubie, a APS-7 jest we Włoszech. Nie wspomniano tutaj na liście o składowisku w Norwegii, ale ono wchodzi w skład tego APS-2 w Europie i jak najbardziej tam ciężka brygada amerykańska swój sprzęt w grotach, których no praktycznie nie można spenetrować żadną amunicją konwencjonalną, się to znajduje. To jest wyraz długofalowej amerykańskiej polityki i przywiązania wysokiej wagi do tego kierunku na teatrze europejskim, jakim jest Polska, czyli główny element wschodniej flanki NATO. I w ten sposób doszliśmy do punktu pierwszego. I ten punkt pierwszy to z bieżącej sytuacji na Ukrainie.
Pozwolę sobie tutaj na pokazanie fotki, aby na tej mapie pokazać to, co jest w tym momencie najważniejszym punktem na całkiem sporej przecież mapie Ukrainy. I to będzie rzecz następująca. Mamy to. Tu, szanowni państwo, widzicie odcinek, na którym tu mamy New York i Toreck. Tu jest Toreck, a tu jest Chassiviar. Czyli tu mamy obszar, gdzie punktem wyjścia do wszystkiego było zdobycie Bachmutu, a tu mamy obszar, gdzie punktem wyjścia do wszystkiego dla Rosjan było zdobycie Awdijiwki. I teraz to jest łuk, który wbija się bardzo mocno w ugrupowanie rosyjskie tutaj w rejonie Gorłówki, czyli to są tereny doniecko-ługańskie. W związku z powyższym w interesie rosyjskim jest wykorzystanie tej sytuacji tak, aby uderzeniami, czy to z tego rejonu, najbardziej Nowokamiańsk i Nowoaleksandriwka, od Oczeretnego wyjść głęboko, przecinając tą najlepiej drogę, aby odciąć cały ten teren i zmusić albo Ukraińców do wycofania, albo zamknąć ich w takim dużym okrążeniu lub co najmniej oskrzydleniu. I tu od rejonu właśnie Chassiviaru też w tą stronę, gdzie miejsce zbiegania się ramion tego uderzenia byłoby gdzieś w rejonie Konstantyniwki. I mniejsze uderzenie tutaj, jakie wyszło z rejonu New Yorku na Toreck, jest elementem, który może przyspieszyć to wszystko. I o ile spodziewana była rosyjska ofensywa, najpierw mówił o tym generał Budanow, maj, czerwiec, ja mówiłem, że on ma pewnie lepsze informacje, ale ja obstawiam, że to będzie czerwiec, lipiec, to wygląda na to, że może nie do końca to, co się teraz dzieje, było elementem tego planu rosyjskiego, ale jeśli nawet nie było, to właśnie w tej chwili jest, bo tu w rejonie Czeretnego takich sukcesów obecnie Rosjanie nie notują, a tu włamanie na kierunku New York-Toreck powoduje, że przerzucają w tej chwili siły, które po niewielkich sukcesach w ostatnim czasie w rejonie Awdijiwki, przeniesione tutaj na północ, mają rozwinąć to uzyskane tutaj powodzenie, bo to włamanie to jednak już jest kilka kilometrów i zaczęli je Rosjanie w ostatnich dobach poszerzać. W związku z powyższym tu w tej chwili koncentruje się cała uwaga obydwu sztabów generalnych, bo te działania mogą się przerodzić właśnie w tą spodziewaną rosyjską ofensywę na tym kierunku i może to wymusić użycie ukraińskich odwodów operacyjnych właśnie na tym kierunku. Pamiętajmy też, że wykorzystano właśnie po to, żeby precyzyjnie tu uderzyć, dane z rozpoznania rosyjskiego, kiedy dochodziło do rotacji dwóch istotnych pododdziałów ukraińskich w tym rejonie. Dobrze mieli to Rosjanie rozpoznane i wykorzystali tę sytuację, niestety. Ponadto udało się Rosjanom z zaskoczenia na niektórych odcinkach sforsować umocnienia, które znali już bardzo dobrze. Właśnie to jest ważne. Stacjonarny charakter walk powoduje, że wszystkie pozycje, stanowiska ogniowe są dokładnie rozpoznane, naniesione na mapy drugiej strony. Wykorzystali to i gdzieniegdzie doszło do przełamania tych właśnie starych, niemodyfikowanych co jakiś czas pozycji. W związku z tym to wygodnictwo trochę się zemściło na Ukraińcach w tym zakresie, stąd też poważne tutaj zagrożenie, jakie się jawi. Zobaczymy, jakie siły ostatecznie Rosjanie tutaj skierują, ale sytuacja od kilku co najmniej dni budzi poważny niepokój i jest to w pełni uzasadnione. To znaczy, z tego, co ja czytałem po tej stronie rosyjskiej, pierwotny plan był oskrzydlenia czy zrobienia właśnie zaatakowania na skrzydłach, a ponieważ ten Chassiviar
no nie udało się, a bez tego no trudno będzie okrążyć. To niespodziewanie chyba też dla Rosjan. Udało się to takie uderzenie, no mówi się o tej rotacji, zmianie, no ale po prostu udało się to bezpośrednie uderzenie na New York, tak, i częściowo na Toreck. Rosjanie zaczęli przerzucać teraz duże siły, licząc właśnie na to, że być może to jest jakaś dla nich szansa, ale też Ukraińcy zaczęli przerzucać też swoje siły. No i zobaczymy, zobaczymy, no bo tutaj rozumiem, że byłoby możliwość wtedy uderzenia na Pokrowsk, tak, i z drugiej strony na Słowiańsk i Krematorsk, tak, no bo jeżeli by wyszli. Skutkiem powodzenia takiej operacji. Jakby wyszli za Toreck, tak. Tak. Mogłoby być właśnie to uderzenie docelowo na Pokrowsk i w kierunku dalej na Słowiańsk. A znaczy, to nie, no Pokrowsk to jest jeden kierunek, a Kramatorsk, Słowian, no to północ. Powiedziałem, później... Znaczy najpierw Konstantynówkę musieliby jeszcze tam, nie? Ale... Tak, Konstantynówkę. Więc to mogłoby radykalnie zmienić obraz sytuacji na froncie. Dodajmy do tego to, że ostatnio wybuchła wielka info, wybuchła, jak dla mnie to rok po fakcie, o tym, że rzekomo wielkie złoża litu znajdują się właśnie w obwodzie ługańskim, trochę częściowo donieckim, jeszcze w jednym kontrolowanym przez Ukrainę na tą chwilę na tym terytorium i że to jest jedna z istotnych przyczyn tego, że Rosjanie tą wojnę rozpoczęli w takiej fazie jawnej. No to ja przypomnę, że już dawno temu było mówione o złożach gazu, które by zapewniły przez 20 do 30 lat zaopatrzenie Europy Zachodniej, w pełni wypierając dostawy rosyjskie, to mówimy na szelfie Krymu, mówimy o metalach ziem rzadkich oraz tytanie na właśnie tych wspomnianych terenach, a wśród metali ziem rzadkich lit jak najbardziej jest. I te rzeczy jako przyczyna, ekonomiczna przyczyna tej inwazji były wymieniane już ponad rok temu. Przeze mnie, u ciebie też, z tobą też o tym rozmawialiśmy, więc nic nowego, a ktoś teraz tak odgrzał ten kotlet. No trochę dawno temu było już o tym mówione, no ale rozumiem, szanuję, że ktoś w końcu tą informację znalazł. Ale oprócz tego, co tu jeszcze zostało powiedziane, to jedna rzecz. Ktoś ostatnio podliczył, że suma summarum, bitwa o czas i fiar, no tak troszeczkę to jest kreowanie pewnego zjawiska, pochłonęła już około 100 tysięcy istnień albo wygenerowała 100 tysięcy strat wszelkiego rodzaju po stronie rosyjskiej. Ja nie tak to widzę. Bitwa o Bachmut to była bitwa o Bachmut. Potem kolejnym etapem po Bachmucie jest właśnie bitwa o czas i fiar. I tutaj mi się to absolutnie nie spina. Chyba że traktujemy to wszystko jako jedną bitwę, to wtedy tak. Natomiast jeżeli to jest teraz bitwa o czas i fiar, aby stamtąd udało się Rosjanom wyjść w głębię operacyjną ukraińską, to jest to jednak dla mnie nowa bitwa, nowy wymiar strat i suma tych strat na pewno nie osiąga 100 tysięcy, ale jeżeli potraktujemy to, co było pod Bachmutem plus czas i wiar, to jest to na pewno odpowiednio ponad 100 tysięcy strat wszelkiego rodzaju po stronie rosyjskiej, czyli no hekatombicznie. Hekatombicznie, patrząc z punktu widzenia współczesnej Europy Zachodniej. Ale Rosjanom też się pewne rzeczy udają i o tym też trzeba powiedzieć. I o ile regularnie można było w tym tygodniu, nawet dzisiaj rano uczynił mi dzień w niedzielę, informacja o płonących kolejnych elementach rosyjskiej infrastruktury związanej czy to roponośnej, czy też rafineryjnej, a właśnie też były takie sympatyczne rzeczy, oraz to niektóre zakłady płoną sobie sympatycznie w Rosji znowu i działania sierżanta Niedopałkina, tudzież innego Kiepowa cały czas są przyjemnością dla naszych oczu, to jeszcze jest kwestia tego, że Rosjanie starają się w ostatnim czasie, to już jest taki wyraz, powiedzmy, lekkiej kampanii, sparaliżować najbardziej prawdopodobne do stacjonowania w niedalekiej przyszłości bazy lotnicze w Ukrainie. Chodzi o te, w których mogłyby ich zdaniem stacjonować samoloty F-16, których się jednak Rosjanie obawiają, chociaż wyśmiewają, co to jest,
że się pojawi tyle, czy tam tyle. No, Holandia już potwierdziła, że 24 maszyny, zgoda została wyrażona, w najbliższym czasie trafią. Tego wszystkiego będzie między 60 a 80 maszyn, uwzględniając również dostawy francuskich Miraży, a nie jest wcale powiedziane, że jednak Gripeny ze Szwecji też się nie zjawią. To by dawało ponad 100 maszyn, które są wystarczająco nowoczesne, by stanowić zagrożenie dla rosyjskiej floty samolotów bojowych. Więc teraz oni robią swój odpowiednik tego, co robią Ukraińcy. Ukraińcy redukują zdolności przeciwlotnicze i przeciwrakietowe rosyjskie na kierunku krymskim. To już jest od tygodni i udało im się zredukować w potężnym stopniu tą obronę przeciwlotniczą, łącznie z najświeższymi nabytkami rosyjskimi, czyli systemami S-400 Triumf. Doszło do ogołocenia Dalekiego Wschodu z systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. No, przyjaźń z Chinami trochę jest jak róża, bo trochę kuje, ale jednak kwitnie, więc mogą sobie na to pozwolić. Korea Północna też wielki przyjaciel, więc też nie trzeba się przed nimi bronić. I to wszystko trafia na wschód, na kierunek ukraiński oraz do zabezpieczania infrastruktury krytycznej rosyjskiej. A tymczasem właśnie Rosjanie postanowili dla uprzykrzenia życia i zmniejszenia możliwości wykorzystywania tych baz dla samolotów produkcji zachodniej, atakować bazy ukraińskie. No i niestety łupem padają też aktualnie posiadane przez Ukraińców samoloty, czyli przede wszystkim Su-27, MiG-29, no i helikoptery łącznie ze szturmowymi Mi-24 lub też ich odmianami eksportowymi Mi-35. No i tutaj trzeba mocno uderzyć ręką w stół za niefrasobliwość Ukraińców w tej kwestii. Znaczy mówisz tak, o tym, co wydarzyło się w Połtawie, tak? Pierwszy, drugi lipca, trzeci lipca, no to była seria ataków tego typu. Nie tylko Połtawa, ale również tam w Krzywym Rogu, więc ta niefrasobliwość jest zbyt kosztowna dla Ukraińców, bo za każdym razem najpierw pojawia się na tyle głęboko rosyjski bezpilotowiec, dron, który prowadzi obserwacje. Ja bym powiedział, że w chwili obecnej powinny nad tego typu bazami latać te przysłowiowe Yaki 50-52 czy inne samoloty tłokowe, prowadząc obserwacje, tudzież mając jakieś stacje radiolokacyjne milimetrowe do wykrywania małych obiektów latających, aby pilnować tych obszarów. One skutecznie, jak się okazuje, zestrzeliwują drony rosyjskie. I no to jest jeden z prostszych sposobów zabezpieczenia tego typu obiektów przed atakami. Same ataki realizowane są po tym, jak dron wykryje, namierzy i wskaże niejednokrotnie cele, używając celownika laserowego, wykonują Iskandery. I robią to niestety dosyć skutecznie. Przy ich prędkości lotu ten pocisk balistyczny na tych dystansach no jest niestety trudny do wykrycia i trudny do zestrzelenia, stąd też są sukcesy po stronie rosyjskiej. Oryx podaje, pamiętajmy, Oryx jest konserwatywny i bez weryfikacji fotograficznej nie puści niczego. 27 migów, 29 zostało zniszczonych, o dwa uszkodzone. Stracili Ukraińcy też 18 samolotów Su-25, zniszczonych, jeden uszkodzony. A przed wojną Ukraina posiadała atakowych migów 37, a takich Su-31 sztuk. Uzupełniono te braki oczywiście dostawami ze Słowacji, z Polski, nie tylko, ale no, każda strata z maszyny takiej jak myśliwiec lub myśliwiec bombardujący samolot frontowy jak Su-25, no jest dla Ukrainy odczuwalna i tu muszą Ukraińcy przemyśleć swoje błędy w ostatnim czasie w tym zakresie. To są bardzo kosztowne błędy. Tak, no dzisiaj jeszcze nie wspomniałeś, duży skład w Woroneskim zapłonął. Tak. Te składy paliw płoną i są atakowane podstacje elektryczne i gazociągi. Mamy duży pożar gazociągu na Krymie. Wiele miejscowości w tym momencie odciętych od gazu. Ale z takich nowych rzeczy, no i to jest pytanie, czyja to jest sprawka,
No to mamy tak zwane wtargnięcie techniczne na podstacje elektryczne w Dagestanie. 70 tysięcy osób pozbawione prądu. No i pytanie jest, czy to jest właśnie sprawa, no właśnie nie wiemy czyja, tak? Wiemy tylko, że wtargnięcie techniczne, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, no spowodowało odcięcie ponad 70 tysięcy osób od prądu. Ciekawe, czy w innych regionach będzie się to powtarzać. Widzimy, że ta infrastruktura cywilna rosyjska, to co my zapowiadaliśmy, jest atakowana. No, ten Dagestan może być jeszcze inny powód niż ten konflikt ukraiński, tak jak wiemy. Zaraz o tym też powiem. Ale bardzo takie no, ciekawe i nietypowe. Tak? No, nie mówię, że na przykład w Buriacji, jak się sushi zatruli, no to też sprawka, bo to jak gdyby normalne, tak, szczególnie w lato, że tam ileś dzieci w tym momencie ma duże problemy. I sprawa jest poważna, bo chyba ponad 70 osób zatrute, z czego połowa dzieci, no ze względu właśnie na nieświeże sushi i, no i to tak nie za fajnie wygląda. Pewnie kucharz zostanie obarczony tą całą jak gdyby sytuacją, jak to zwykle w Rosji. No natomiast no, też się dzieje po tej stronie rosyjskiej. Tak. Tak, ja powiem tak, jeżeli chodzi o Dagestan, po ostatnich zamachach terrorystycznych w Dagestanie, gdzie zaangażowani byli po stronie terrorystów, synkowie tamtejszych luminarzy rosyjskiej władzy i winę za to wzięła na siebie ISIS w prowincji Chorasan, tak? No, mieli te symbole, więc nie wiem, czy wzięli, czy po prostu nie zorganizowali jednak, bo wiesz, no... no. Nie, trudno to mi może. To jest oceniać. No, używali symboli przypisanych, tak. No i to, co opublikowali na mediach społecznościowych, wskazywałoby, że to biorą za to odpowiedzialność. Dokładnie. To bym powiedział, że w tej sytuacji to może być z jednej strony właśnie to środowisko odpowiedzialne za to, bo to wtargnięcie techniczne oznacza co najmniej, bym powiedział... atak hakerski, albo rzeczywiście wtargnięcie nie, fizycznie, wiesz, fizyczne, to jest, no. Tak. Ale technicznie to nazwali, no niech będzie. No podpalenie, nowomowa. No, co tam będziemy tak. Tutaj dużo. Nowomowa w cały czas w użyciu. Do tego dodajmy rzecz drugą. Niesnaski dagestańsko-czeczeńskie cały czas mają miejsce i wykorzystanie sytuacji przez Czeczenów wcale by mnie nie zdziwiło, czy walka o rząd dusz na Kaukazie wchodzi w nowy wymiar. Nie jest atakowana do tej pory, nie była atakowana rafineria w Baku, przepraszam, nie w Baku, tylko w Groznym. I w paru ostatnich dyskusjach z kolegami z branży wyszło nam, że jest to celowy zabieg ukraiński, którzy nie chcą spowodować, żeby Czeczenia musiała prosić o pieniądze z Moskwy. Tak jakby dają przestrzeń Kadyrowowi, żeby dalej robił to, co robi, starając się przejąć rząd dusz na Kaukazie, już może nawet nie dla siebie ze względu na swój stan zdrowia, ale dla swoich synów i tudzież dla swojego klanu. To paradoksalnie jest osłabianie Rosji, dzięki czemu i wzmacnianie jednej z możliwych frakcji, która ma odziedziczyć lub będzie chciała coś odziedziczyć po śmierci Putina, więc niech to się dzieje. Tutaj prawdopodobnie w tym braku ataków nie, jest jakiś zamysł strategiczny ukraiński i tego się będziemy trzymać. No jeszcze mówiliśmy chyba w piątek, że szarańcza dotarła do Astrachania. Zobaczymy jak daleko dalej do stepów, bo temperatury na ten, no dzisiaj 35 stopni jak w tym Groznym. No i w przyszłym tygodniu, jeżeli chodzi właśnie o okolice, właśnie Astrachań, Grozny i Dagestan, no dosyć gorąco będzie, więc pod 40 stopni będzie dochodzić temperatura. No to astrachańskiego kawioru też nie będzie więcej na nie będzie. Stołach, więc nie jest lekko. Kolejna bardzo intratna co do zysków gałąź gospodarki ucierpi wraz. I to by było na tyle. W dzisiejszym spotkaniu 1,5 godziny w zupełności nam tym razem wystarczyło. Dużo było o Polsce, pomijając partyjne niesnaski w Polsce, jakie są, staraliśmy się to pokazać w sposób taki, aby patrzeć na dobro Polski, bo to jest przede wszystkim i nade wszystko dla nas, plus tło tego wszystkiego
w obszarze międzynarodowym i została wisienka na torcie, której sobie teraz przypomniałem. I fotografię stosowną nawet mam. Proszę Państwa, to jest fotografia chińskich żołnierzy, gdzie bym powiedział, troszeczkę jest misz-masz nowoczesności z taką siermiężną klasyką. Skórzana kabura na pistolet, stary wzór umundurowania, ale nowoczesny już hełm dla załóg wozów bojowych. Więc taki misz-masz. A skąd to wszystko? Ano stąd, że właśnie lądują w Białorusi. Chińscy żołnierze, którzy przybyli tam na ćwiczenia wraz z białoruską armią, i to są ćwiczenia antyterrorystyczne, organizowane tuż przy polskiej granicy. Wspólne manewry, które według komunikatu białoruskiego resortu obrony są okazją do wymiany doświadczeń i koordynacji jednostek wojskowych. A świeżo została przyjęta Białoruś do Szanghajskiej Organizacji Współpracy, chociaż no, nie bardzo się kwalifikuje co do swojego położenia geograficznego, ale jednak się do tego dołączyli i, może inaczej, zostali przyjęci. Manewry mają się odbywać w graniczącym z Polską obwodzie brzeskim, czyli obwód Białorusi leżący w jej południowo-zachodniej części przy granicy z Polską i Ukrainą, a stolicą jego jest Brześć. Po zakwaterowaniu chińskich jednostek w tymczasowych bazach, które prawdopodobnie zlokalizowane będą kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Polską, te ćwiczenia się rozpoczną, no i będą wieloetapowe, ale jeden z obszarów aktywności dotyczy między innymi kontroli obszaru powietrznego krajów sąsiadujących ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy. Czyli jest niewykluczone, że trafi tam jakiś chiński sprzęt radiolokacyjny, którego parametry sprawdzić będą chcieli Białorusini i Rosjanie, to pamiętajmy też, jeżeli chodzi o monitorowanie przestrzeni powietrznej Ukrainy. Tego typu ćwiczenia no nie są dla nas miłą rzeczą, bo pokazują zacieśnianie więzów pomiędzy dyktatorem białoruskim a Chinami. I to ma być też chyba w jakimś stopniu przypomnienie, że on ma bardzo dobre relacje. I jeżeli Polska przez 33 godziny realizowała prawie że elementy włoskiego strajku, rygorystycznie kontrolując wszystkie ładunki na przejściu kolejowym w Kuźnicy Białostockiej i w Ternu i w Małaszewiczach, to oni są w stanie poprosić Chińczyków, żeby oni nam pokiwali palcem, a nie żebyśmy to my zmusili, żeby Chińczycy przymusili Białorusinów do zabrania migrantów z naszej granicy, co już miało miejsce swego czasu przy zamknięciu ruchu kolejowego. Więc to jest, uważam, odpowiedź Białorusi na to, że Polska chce wykorzystać nie wprost Chiny do poprawy sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Znaczy, no ja od dawna mówię, należy zamknąć granicę z Białorusią. Absolutnie, całkowicie. Wiem, że tutaj część osób może ucierpieć. Szczególnie, którzy studiują w Polsce. Niestety, mamy z drugiej strony wcale nie jakiegoś, bo często Łukaszenka się przedstawia jako takiego dobrotliwego baćkę, nie? Jest zbrodniarz, tak, który chce być uważany za sympatycznego, ale jeżeli chodzi o zbrodnie, które jak gdyby mu się przypisuje, no to myślę, że powinien tak samo jak Putin być ścigany listem gończym i trafić przed Trybunał w Hadze, ponieważ ma wiele istnień na swoim sumieniu i wiele zbrodni. I ja bym uważam, że nie należy tolerować tak tutaj tego reżimu. Nie należy zmiękczać go. Oczywiście możemy się z niego śmiać, natomiast nie zmiękczajmy, nie mówmy, że on jest jakiś tak pomiędzy, albo że Białoruś można przetransferować na Zachód, czy cokolwiek innego. Nie, no to jest tak samo, taki sam wataszka jak Putin, tylko że po prostu mniejszy, bo ma mniejsze możliwości, tak i tyle. Ale równie niebezpieczny. Równie niebezpieczny. Tak jest. I to by już było do końca wisienka na torcie, punkt zero dorzucony, więc dziękujemy Państwu za spędzone z nami półtorej godziny. Jeżeli się podobało, liczymy na Wasze lajki, na Wasze wsparcie, na Wasze udostępnienia naszych materiałów, na ciekawe komentarze, na które też przecież odpowiadamy, jak wiecie. Sugestie Wasze też do nas trafiają, uwzględniamy to w naszych materiałach. Jeżeli czegoś nie pokazaliśmy graficznie, wizualnie, to dlatego, że taka, a nie inna jest polityka platformy, na której
Możecie to wszystko oglądać, więc musimy się do tego dostosowywać. A wszystkim tym, którzy nas wspierają, bardzo serdecznie za to dziękujemy. Zachęcamy do dalszego wspierania w każdy sposób opisany na naszych kanałach, czy to za pośrednictwem YouTube'a, Patronite, który szczególnie polecamy, oraz Supi, i w każdy inny jeszcze sposób, kawkowo, słupkowo, jak Wam się podoba. W każdym razie to dzięki Wam powstają nasze niezależne materiały, a o niezależne źródła informacji właśnie Wam chodzi, więc to jest element naszej wspólnej symbiozy. Dziękujemy bardzo i żegnamy się serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się, cześć.